Siema w kolejnym odcinku. Siema, witamy. Hello. Po dłuższej przerwie. Tutaj bomba. Tutaj Bombast. Duke, czyli ziobro. Yeah. Yep. No idziemy zobaczyć naszą piękną arenkę z Dragon Ball Z. Nam mogłeś nie mówić. Ci co? A co oglądali, to by się strzaili. A ci co nie oglądaliby. Dobra. Najpierw pomieszczenie po lewej. Kasa. Czyli kasa. Sprzedajemy bilety, bukmacherka i tak dalej. Koniki. Dobra, idziemy teraz do sali VIP-ów. Tutaj jakiś burdel. Tutaj mamy. A burdel, no, tutaj na wszystko. Klik. Hop. Klik. Winda. Tutaj bar. Takie przejście jest tutaj. No pełny full wypas. Tutaj hardkorowy koksu może ten żreć. Nie, może lodzika? Ktoś chce? No, dobra, jak? Masz. Ja lodzik. Poproszę. Yeah. Gałkę jedną. O, nie trafiłem. Padło na ziemię. A to dzień. Schylę się. Dobra. Schylę się, tylko nie zachudźcie mnie od tylca. Barman? To jak w więzieniu, to sala VIP była. Dobra, idziemy na naszą arenę. To sala VIP była, tutaj góra taka fajna. A to fajnie. I tutaj mamy Vegeto. Songo. Goku. Kto to jest po prawej? Vegeta. Chmur. Tutaj buciki ma, spodnie. A nie wyszło. To chyba jeden z pierwszych epickich projektów. Ale Vegeta lepiej wyszedł, nie? No to oni zaraz ocenią. No bo Goku trochę trudniejszy był, trochę więcej pikseli miał. A nos z czego zrobiłeś, że tak pomarańczowo? Co to jest? To jest nos klauna. Idź w pizdu. Kuba Owana. No. Tutaj nasza arena tak się prezentuje. Tam jest po lewej Jesus i Marihuana. Pięknie się komponują. Po prawej kościół widać trochę Tesco. Ale to w następnych odcinkach będzie. A no. Czekaj, no jeszcze. Jak się wchodzi na te? Na co? Dobra. Nie no, wejdziemy tutaj sobie. Usiądziemy. Mary Jane. Tutaj taki lasek. Lask. Las krzyży. Nie, to nie ten las. To jest inny las. Jeszcze obrońcy krzyża będą dopiero. Potwór, nie potwór, oby miał otwór. I tutaj taki. No proszę, kur. Bez takich tekstów. Skminią tylko ci ludzie, którzy wiedzą, co to jest. O, co to za siedzenie? Gdzie ty jesteś, poruch? A tutaj, takie wesołe. Co ty tam robisz? Kręc. Bilet... Biletu nie wykupiłeś, się pchasz. Czczymy ryj. Morda leż. Dobra, bo tutaj się wymyka spod kontroli. Ziobro by wam skina pokazał pięknego, jakiego zrobił, ale... Zadziwiłby was i by pękły wasze matryce. Chyba pękłyby im portki. W następnym odcinku. Następnym pokażę swego skina, zrobionego własnoręcznie. Dobra, i tu labirynt przed nami. Tak się prezentowała nasza The Best of the Arena Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dobra. Do następnego. Jo.